Cześć, jestem Asia Stawińska i jestem psychologiem w Pokój Spokój. To, co jest istotą poczucia własnej wartości, moglibyśmy określić mianem bezwarunkowej miłości do samego siebie. Bezwarunkowej miłości i samoakceptacji wobec samego siebie. To, że kochamy siebie, nie oznacza wcale, że ma to prowadzić do takiego samozadowolenia. To bardziej postawa, która sprzyja temu, abyśmy wybaczali sobie błędy, abyśmy uznawali siebie za osobę wartościową i nie utożsamiali tej wartości z tym, czy otrzymujemy miłość od innych ludzi, czy osiągamy sukcesy, czy zdobywamy wiedzę. Kochając siebie, nie musisz w wyniku porażki szukać winy w otoczeniu czy innych ludziach. Taka postawa sprzyja rozwijaniu się. Jak więc opanować lęk i stać się osobą wewnątrzsterowną, autonomiczną i rozwijającą się? Nathaniel Brandon, pisarz i psychoterapeuta, wspomina o 6 filarach, których rozwijanie buduje poczucie własnej wartości. To ciekawość do świata i do samego siebie. To chęć do ciągłego uczenia się i rozwijania. To chęć samopoznania i kontaktu ze swoimi emocjami, wartościami, aspiracjami, celami. To troszczenie się o siebie, bycie swoim przyjacielem i udzielanie wsparcia samemu sobie w trudnych sytuacjach. To poczucie kontroli nad własnym życiem, chęć podejmowania decyzji i mierzenia się z ich konsekwencjami. To dbanie o własne prawa i potrzeby. To umiejętność wyrażania siebie bez krzywdzenia innych osób. To umiejętność określania i realizacji priorytetów zgodnie z Twoimi własnymi potrzebami i marzeniami. To życie w zgodzie z samym sobą, ze swoimi potrzebami, wartościami, normami, a także rozwój życia duchowego. Teoria Nathaniela Brandena i jego 6 filarów zyskały popularność na całym świecie. W obszarze budowania poczucia własnej wartości to jest właśnie droga, którą będziemy podążać w kolejnych materiałach publikowanych na kanale Pokój Spokój. Jeśli chcesz sam pracować nad swoim niskim poczuciem własnej wartości, zapraszam Cię do oglądania.